Dziś zabiorę Was w podróż po niesamowitych faktach, które mogą wydawać się wręcz niewiarygodne. Przygotujcie się na prawdziwą podróż przez zdumiewające ciekawostki, które z pewnością Was zaskoczą. Zaczynajmy! W Australii znajduje się jezioro Hillier, które ma intensywnie różowy kolor. Powodem tego zjawiska są mikroorganizmy żyjące w wodzie. Ludzkie kości są 4 razy mocniejsze niż beton. Nasz szkielet to cud inżynierii biologicznej. W Chinach można znaleźć najdłuższy most na świecie, który ma ponad 164,8 km długości. To most Danyang-Kunshan i łączy Szanghaj z Nankin. Na Saharze może padać śnieg. Choć to rzadkie zjawisko, zdarza się, że na pustyni pojawiają się białe krajobrazy. Goryle, podobnie jak ludzie, potrafią się śmiać, szczególnie podczas zabawy. Ten śmiech jest wyrazem radości i dobrego samopoczucia, a także sposobem na wzmocnienie więzi w grupie. Istnieje gatunek meduzy, który jest praktycznie nieśmiertelny. Turritopsis dohrnii może odwracać proces starzenia się i powracać do młodszego stadium życia. W Polsce znajduje się krzywy las, gdzie drzewa mają nietypowo wygięte pnie. Naukowcy nie są pewni, dlaczego drzewa rosną w ten sposób. Istnieje gatunek krabów, które mogą wspinać się na drzewa. Krab palmowy jest jednym z największych lądowych stawonogów. W Norwegii znajduje się miasto, które nie ma słońca przez około 6 miesięcy w roku. Miasto Rjukan jest zasłonięte przez góry. W Meksyku znajduje się wyspa lalek, która jest pełna starych, zniszczonych lalek zawieszonych na drzewach. Jest to jedno z najbardziej przerażających miejsc na świecie. W Tanzanii znajduje się jezioro, które zamienia zwierzęta w kamień. Jezioro Neitran ma tak wysoką zasadowość, że zwierzęta, które wpadną do wody, są pokrywane minerałami i twardnieją. W Ameryce Południowej żyje największy motyl na świecie atlas. Jego skrzydła mogą osiągać rozpiętość do 30 cm. W Japonii można znaleźć wyspę, która jest zamieszkana głównie przez koty. Wyspa Tashirojima jest prawdziwym rajem dla miłośników tych futrzaków. W Hiszpanii odbywa się festiwal La Tomatina, podczas którego uczestnicy rzucają w siebie tysiące kilogramów pomidorów. To największa bitwa na pomidory na świecie. W Islandii istnieje Muzeum Penisów, gdzie można zobaczyć ponad 200 eksponatów należących do różnych gatunków zwierząt. To jedyne takie muzeum na świecie. W Polsce znajduje się wieś, która ma własny język. W Wilamowicach mieszkańcy mówią w unikalnym języku wilamowskim, który jest mieszanką kilku europejskich języków. Meduza zwana Aequorea victoria posiada białko GFP, zielone fluorescencyjne białko, które pozwala jej emitować jasne, zielonkawe światło w ciemnych wodach oceanu. W Kolumbii Brytyjskiej, w Kanadzie, można znaleźć jezioro, które zmienia kolory w zależności od pory roku. Jezioro Spotted Lake zawiera różne minerały, które tworzą kolorowe plamy na jego powierzchni. Na Filipinach znajduje się wyspa, która ma jezioro, w którym znajduje się jeszcze jedna wyspa. Wyspa Taal jest jednym z najbardziej złożonych geograficznie miejsc na świecie. W Indiach można spotkać korzenie drzew, które tworzą mosty. Te naturalne mosty, zwane żywymi mostami, są formowane przez plemiona. W Wenezueli znajduje się wodospad Angel Falls, który jest najwyższym wodospadem na świecie. Woda spada tam z wysokości 979 metrów. Ludzkie ciało składa się z około 37 bilionów komórek. Każda z tych komórek pełni różnorodne funkcje, a ich koordynacja jest niezbędna do utrzymania życia. Serce płetwala błękitnego waży tyle co samochód osobowy. Serce tego największego zwierzęcia na Ziemi może ważyć nawet do 600 kg. Niektóre gatunki ptaków potrafią zasypiać w locie. Ptaki takie jak jeżyki są w stanie odpoczywać, pozostając w powietrzu przez kilka dni, a nawet tygodni. To umiejętność kluczowa dla przetrwania podczas długich migracji. Mount Everest nie jest najwyższą górą na Ziemi. Choć Mount Everest jest najwyższą górą nad poziomem morza, Mauna Kea na Hawajach jest wyższa, jeśli liczyć ją od podstawy na dnie oceanu do szczytu. Na Antarktydzie znajduje się sucha dolina, która od 2 milionów lat nie widziała deszczu. Sucha dolina McMurdo jest uważana za jedno z najsuchszych miejsc na Ziemi, a warunki tam panujące są bardziej podobne do tych na Marsie niż gdziekolwiek indziej na naszej planecie. W Australii znajduje się miasto Coober Pedy, znane z tego, że wiele domów zostało wykutych pod ziemią. To unikalne rozwiązanie chroni mieszkańców przed ekstremalnymi temperaturami na pustyni, które mogą sięgać nawet 50 stopni Celsjusza. W Rosji znajduje się jezioro, które jest najgłębszym jeziorem na świecie. Jezioro Bajkał ma ponad 1600 metrów głębokości. Na Wenus dzień trwa dłużej niż rok. Planeta obraca się wokół swojej osi wolniej, niż krąży wokół Słońca. W Japonii istnieje wyspa zamieszkana przez setki królików. Nazywa się Okunoshima i jest popularnym miejscem turystycznym. W Australii znajduje się pustynia, która ma największe na świecie wydmy. Pustynia Simpson jest znana z ogromnych, czerwonych wydm, które sięgają nawet 40 metrów wysokości. Na Antarktydzie znajduje się jezioro, które jest pokryte lodem przez cały rok. Jezioro Wostok jest jednym z najczystszych jezior na świecie, znajdującym się pod 4 kilometrami lodu. W Nowej Zelandii można spotkać mięsożerne papugi. Papugi Kea zasadniczo żywią się jagodami i orzechami, ale stały się wszystkożerne. Jednak nie atakują one innych zwierząt i żywią się padliną. Istnieje hotel w Szwecji, który jest w całości wykonany z lodu. Każdego roku budowany jest na nowo, a pokoje mają unikalne lodowe rzeźby. W Wielkiej Brytanii znajduje się most Overton, który stał się znany z powodu niezwykłych skoków psów w dół. Naukowcy nie są pewni, dlaczego psy zachowują się w ten sposób, ale sugeruje się, że może to być związane z zapachami wydzielanymi przez dzikie zwierzęta żyjące w pobliżu. W Stanach Zjednoczonych można znaleźć dom, który ma ponad 160 pokoi i został zaprojektowany przez wdowę po wynalazcy karabinu Winchester. Dom Winchesterów jest pełen tajemniczych przejść i drzwi prowadzących donikąd. W Szwajcarii znajduje się wieś, która jest całkowicie bez samochodów. W Zermatt poruszanie się odbywa się pieszo, na rowerach lub przy użyciu elektrycznych pojazdów. W Tanzanii można znaleźć jezioro, które jest tak słone, że przypomina naturalne solarium. Jezioro Assal ma jedno z najwyższych stężeń soli na świecie. Wieś Żywkowo na Mazurach jest znana jako bociania wieś, gdzie żyje więcej bocianów niż ludzi. Co roku przylatuje tu około 100 bocianów, zajmując od 35 do 40 gniazd. Na zimę odlatuje około 200 osobników. W Kanadzie można znaleźć miasto, które jest znane jako światowa stolica niedźwiedzi polarnych. W rejonie Churchill, w Manitobie, mieszka około 700 niedźwiedzi polarnych, a w samym miasteczku 900 ludzi. W Indiach istnieje świątynia, gdzie szczury są czczone jako święte zwierzęta. Karni Mata Temple w Deshnouke to miejsce, gdzie setki szczurów biegają swobodnie. W Chinach można znaleźć góry, które wyglądają jak z innej planety. Park Narodowy Dżangiai słynie z pionowych skał, które były inspiracją dla krajobrazów w filmie Awata. I to już wszystkie zaskakujące ciekawostki na dziś. Mam nadzieję, że bawiliście się tak dobrze, jak ja, odkrywając te niesamowite fakty. Jeśli podobał Wam się ten film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych fascynujących odcinków. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.